Cześć, witam was w ostatnim filmie Maratonu Świątecznego. Dzisiaj jest ze mną główny prowadzący ten kanał. Yo. Bo jak wiecie lub nie, rok temu sam tutaj wystąpiłem. I jako, że dzisiaj Wigilia, a mówi się, że w ten dzień o północy zwierzęta mówią ludzkim głosem, no to my też postanowiliśmy do was przemówić. A teraz, nie przedłużając, zapraszamy was do oglądania. Gracje Święta Bożego Narodzenia trwają aż 12 dni, a prezenty otrzymuje się dopiero 1 stycznia. U mieszkańców Finlandii na ich świątecznym stole nie można zabraknąć grogu, czyli rozgrzewającego napoju przygotowanego na bazie czerwonego wina, ziół i rodzynek. W Danii na Wigilię podaje się słodki ryż z cynamonem i pieczoną gryź z jabłkami. Tradycyjnym daniem jest budyń z ryżem, którym gospodyni ukrywa migdał. Kto go znajdzie, ten dostanie świnkę z marcepanu, która zapewnia szczęście przez cały rok. W Kolumbii zamiast opłatka uczestnicy wieczerzy dostają 12 winogron, a każde z nich symbolizuje jakieś życzenie. W Meksyku domy i ulice dekoruje się papierowymi lampionami, wewnątrz których umieszcza się świeczki. Wszystkie dzieci wiedzą, że prezenty pod choinkę przynosi święty Mikołaj. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, że swój charakterystyczny wygląd zawdzięcza on kampanii reklamowej Coca-Coli z lat 20. XIX wieku. To właśnie wtedy ukazano go jako staruszka z białą brodą w czerwonym ubraniu. Jego pierwowzorem był biskup Miry, który zasłynął tym, że rozdawał swój majątek ubogim. Co ciekawe, w zależności od regionu Polski, to nie zawsze Mikołaj przynosi prezenty. W Małopolsce daje je aniołek, z kolei na Dolnym Śląsku gwiazdka. A prezent na święta Poznaniu dzieci otrzymują od Gwiazdora. W Hiszpanii odpowiednikiem odpłatka jest hałwa. Przed Bożym Narodzeniem każda rodzina hiszpańska zaopatruje się w nową szopkę. Na Węgrzech w czasie świąt organizuje się wielkie bale dla dzieci. Najważniejszy z nich odbywa się w stolicy kraju, w Budapeszcie, budynku parlamentu. Uczestniczą w nim znani aktorzy i artyści. W Austrii po 5 po południu rozbrzmiewa w oknach mały dzwoneczek. To znak, że rozpoczyna się świąteczna kolacja. To już tyle na dziś. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, a jeśli jesteście nowi na tym kanale i podobało wam się to, co robimy, to zasubskrybujcie ten kanał, aby nie przegapić nowych filmów. Zapraszam was do obejrzenia poprzednich filmów z maratonu, a na koniec jeszcze takie małe ogłoszenie parafialne. Mianowicie, od dzisiaj do 31 grudnia robimy sobie małą przerwę, a co za tym idzie, w tym czasie nie będą się pojawiać nowe filmy. A teraz już nie przedłużamy, żegnamy się z wami, życzymy wesołych świąt Bożego Narodzenia, no i co, i do następnego filmu, cześć! Cześć!